Adrian, no co mogę powiedzieć? Czapki z głów, w końcu cel osiągnięty, bo widzę, że z tym pasem, jak szedłeś tutaj, to chyba była najczulsza, jakby to powiedzieć, ozdoba, jaką do tej pory w życiu trzymałeś w ręku. Tak jest, no marzyłem o tym, wchodząc do federacji Babylon MMA. To było moim celem. Ja nie chciałem po prostu wejść do federacji, stoczyć tutaj 2-3 walki, czy 4-5 i odejść z niej gdziekolwiek indziej, czy wyżej. Chciałem zdobyć ten pas i chyba każdy, kto wchodzi do federacji, czy to Babylon, czy to FEN, czy to UFC, to dąży do tego, żeby zdobyć ten pas, nie? No i bardzo się z tego cieszę. No jak wiecie, to było moje czwarte podejście. No i co, mega się cieszę. Spełniłem jedno ze swoich marzeń. 4 dni temu miałem urodziny, wszyscy życzyli mi tego właśnie, żebym to zrobił. Musiałem to wypracować własnymi rękami i zrobiłem to. Dyspozycja dnia zadecydowała, że tak dobrze dzisiaj wystąpiłeś, że to te ciosy no po prostu śmigały, byłeś szybszy i co więcej broniłeś sprowadzenia, które rywal gdzieś tam serwował i był no, całkiem niezły plan miał, tylko chyba troszkę za późno zaczął też go realizować. Jak ty w ogóle oceniasz cały przebieg pojedynku? Pamiętasz coś? Tak, myślę, że pamiętam wszystko, tylko właśnie nie pamiętam. Dostałem jeden taki mocniejszy cios i nie wiem, czy dotknąłem kolanem maty, czy nie, ale pamiętam, że zostałem zasypany ciosami, ale gdzieś tam to stłumiłem, no i dalej walkę prowadziłem pod swoje dyktando. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, obejrzę walkę, to będę mógł powiedzieć, nie chciałbym też czegoś przekręcić, ale tak jak mówicie, czułem walkę, taki był plan, żebym ją czuł, żebym się tym bawił. Była na mnie duża presja, ale tak naprawdę nie czułem jej. Wszyscy mi mówili, między innymi mój mentor Artur Gołaś, że po prostu ja mam się tym bawić, ja mam wejść w stan flow i nawet mam nie słuchać, czy miało 3 minuty, 4 rundy, ja mam po prostu się tym bawić od pierwszych sekund do ostatniej sekundy, cały czas skoncentrowany. No i plan zrealizowany. Rzadko kiedy, szczerze powiedziawszy, spałem dwie noce. I tą noc dzień przed ważeniem, i ten dzień przed walką. Świetny sen. To powiedział, że to chyba po raz pierwszy przespałeś dwie noce przed walką. To tak. Prawda? Tak. Pierwszy raz. No, nieraz miałem jakieś zgagi, nieraz miałem jakieś za dużo myśli czarnych. 3 razy może mi przyszła czarna myśl. Zawodnicy wiedzą, o co chodzi. Przyszła mi czarna myśl i po prostu odbiłem ją jak paletką tenisową i ona się nie rozwijała. Czasami jest jakaś czarna myśl, która ona się rozwija, tworzy taką później, jak to się nazywa, powiedzmy falę tych czarnych myśli i to jest straszny moment, gdzie głowa przestaje się koncentrować na celu. Ja przez cały ten okres przygotowawczy praktycznie nie miałem czegoś takiego, czułem się świetnie, regenerowałem się dobrze, odstawiłem jeden trening w tygodniu i to wyszło na plus, postawiłem bardziej na właśnie na koncentrację i refleks. No i oczywiście treningi kondycyjne tam w Bastionie Tychy, na Sportowym Zagłębiu, airbike'i i praca z partnerem. To mam złoty wzór na przygotowanie i takiego Aresa, jakiego widzieliście w pierwszej rundzie, taki byłby też w piątej. Marcin Feldman tu trochę przeanalizował już tę walkę, ale jednej rzeczy nie mógł nam zdradzić, bo nie wiedział, bo z tobą jeszcze nie rozmawiał. Czy ty słyszałeś jakiekolwiek wskazówki z narożnika? No bo jednak twoi kibice zrobili robotę, jeżeli chodzi o doping, natomiast mogło to trochę przeszkadzać się w odbieraniu wskazówek. Tak, tutaj chłopaki ze Sportowego Zagłębia, z Bielska, z BKS-u i wszyscy inni, którzy tutaj przyjechali, naprawdę no, zrobili no, piękną atmosferę i to nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich kibiców, dla całej gali, to coś cudownego. Słyszałem podpowiedzi narożnika, ale wiadomo, że mój przeciwnik też to słyszy i nie chciałem od razu lewy, no to ja od razu od kopa lewy, nie? To trzeba też wyczaić, wyczekać, zwód jakiś zrobić. Działałem świadomie i bardzo mądrze, myślę, głównie dlatego mam to co sobie wymarzyłem. Właśnie też w rozmowie z Marcinem Heldem mówiłem, że chyba te podwójne lewe proste tak zniszczyły Filipa, bo tam kilka razy weszło. Właśnie tym pierwszym gdzieś tam nie trafiałeś, ale tym drugim już mocno tam wchodziłeś.
Tak, tak, tak. Te podwójne lewe proste zrobiły robotę. Wiecie co, jak oglądaliście moje walki, to ja kiedyś bardzo dużo boksowałem tym lewym prostym. I później nie wiem dlaczego, czy to przez jakieś bóle rąk, nie pamiętam nawet dlaczego się tak wydarzyło, że ja bardziej chciałem tą prawą przycelować, gdzieś tam wpadałem, za dużo chciałem robić tych zapasów, no bo też jestem naprawdę na wyższym levelu, dzięki wszystkim moim chłopakom, kurde, którzy mnie wspierają i pomagają mi w przygotowaniach, to jest gdzieś ten level dość mocno podniesiony. No, ale wróciłem do tego lewego prostego. Wiadomo, że pod lewym prostym łatwo zanurkować, ale byłem na tyle czujny, że naprawdę te lewe... No, można powiedzieć, że wygrałem walkę lewym prostym. Z kim chciałbyś ten pas teraz obronić? No, pewnie w najlepszym razie go zunifikować po prostu z Piotrkiem. Natomiast no, jeżeli Piotrek nie wróci do Babilonu, to jaki ty masz plan na swoją dalszą karierę? No nic, no pewnie rozmowy Krzysztofa Góralczyka z Arturem Gwoździem i z Tomaszem Babilońskim będą prowadzone. Nie mam jakiegoś zawodnika, z którym chciałbym zawalczyć. Kurde, tak naprawdę jestem gotowy na każdego. I tylko muszę poznać termin, przygotować się. Potrzebuję 3,5 miesiąca. 4 miesiące, 3,5 miesiąca potrzebuję na taką wiadomość. Poznamy miejsce. Poznamy czas i jedziemy z koksem. Marcin Held widziałby Cię w KSW. Tak, no, już niektórzy mówią, że małymi kroczkami się tam zbliżam. Ostatnio byłem w narożniku Leo Brichty. Teraz nie wiem, czy mogę zdradzić, ale Marcin chce, żebym zajął miejsce w narożniku jego na gali KSW, więc drugi raz będę w narożniku. Parę razy byłem oglądać to jako kibic. No, małymi kroczkami, no można powiedzieć, że już byłem w tej klatce KSW. No może o plusach KSW nie będziemy mówić dzisiaj, ale naprawdę federacja, można powiedzieć, no najlepsza w Europie. No tam jednak też dużo zwracają uwagę na sprawy kibicowskie, no ale jednak twoje kibice grzeczni zawsze, bo tak się składa, że na dużej ilości twoich walk byłem i nigdy żadnych problemów nie było, więc to chyba tak. Też nie problem. Tak, wiecie co, każdy człowiek ma jakąś granicę i ostatnio, przy ostatniej walce, już nie chcę rzucać nazwiskami, ale gdyby moje kibice byli na parterze, no to niestety mogłoby się to skończyć, że już bym nie zawalczył na Federacji Babilon, bo były jakieś tam brzydkie słowa, brzydkie pokazywanie różnych dziwnych rzeczy. A to ze mnie i z moich kibiców, którzy naprawdę świetnie się zachowują, zrobili najgorszego, że to oni zaczęli wyzywać, no bo rzeczywiście później go tą osobę wyzywali, ale wiecie co, to było sprowokowane, no i całe szczęście, że chłopaki ode mnie byli u góry, no bo wiecie co, no, nikt nie pozwoli sobie pluć w twarz. Natomiast czy ty czujesz, bo to często ten temat jest poruszany, natomiast da się to zrobić tak, żeby przekuć na swoją korzyść, no bo to jest też sprzedaż biletów i czy ty uważasz, że masz pełną kontrolę, ty jako ty, nad swoimi kibicami? Oni wiedzą, że jeżeli oni robią coś, co się nie podoba organizacji, to robią problem przede wszystkim tobie. No tak, no wiedzą, no ale wiesz coś, no ktoś podchodzi do ciebie, pluje ci w twarz, mówi ci brzydkie słowo. Kurde, naprawdę trzeba być... kurde, nawet nie wiem jak to powiedzieć, nie da się, po prostu no oby jak najmniej prowokacji i naprawdę moi kibice nikomu krzywdy nie zrobią. No co, raz czego Ci teraz życzyć tak naprawdę, no wiadomo, zdrowie najważniejsze, czas najbliższymi, ale co poza tym? No nic, no, co, urodziny miałem, tak jak mówiłem, 4 dni temu, teraz troszkę poświętujemy. Jest podwójna okazja do tego. Zaraz święta, może troszkę odpocznę. Mój menadżer Krzysztof Góralczyk jest też w jakichś tam kontaktach z federacjami frikowymi. Na początku przyszłego roku też ma się coś wydarzyć. Jestem brany pod uwagę. Może ja kontrakt dwóch kulturystów, albo... Nie odpuszczam też takich myśli o takich walkach, bo wiadomo, tam są pieniądze po prostu, nie? A myślę, że można tam też szukać swojej szansy, prawda? Kto z tych frików taki byłby na celowniku u Ciebie?
Wiecie co, no są dwie federacje, z którymi już tam są wstępne rozmowy, więc nie chcę wyprzedzać faktów. Krzysztof Góralczyk wie o tym więcej, może by z nim porozmawiać. No, tyle chyba. Dziękujemy, takie gratulacje. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich moich kibiców i moich sponsorów przede wszystkim.